Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i ze mną dzisiaj jest Wolf. Witam cię ponownie. Witam. Dobra, Wolf, dzisiaj będziesz robił za specjalistę ogólnie. Dobra, więc ogólnie tak, jakiś czas temu trafiłem na informacje na temat tego, że uniwersum Władcy Pierścieni Hobbita, nie wiem jaka jest dokładnie nazwa tego uniwersum, jak on się nazywa? Tolkiena. Uniwersum Tolkiena, tak? Tak. Okej, trafiłem na informację, że uniwersum Tolkiena ma być rozbudowane i ma być na miarę Gwiezdnych Wojen, taki gdzieś tam artykuł mi wyskoczył. I tak ogólnie chciałem po prostu czegoś na ten temat dowiedzieć, ale tam zbytnie jakichś większych informacji nie znalazłem, więc po prostu uznałem, że może poproszę Wolfa tutaj o pomoc, żeby coś powiedział. I przy okazji też fajnym pomysłem będzie, żeby Wolf i wam opowiedział przy okazji. Także dzisiaj i ja, i wy będziecie się po prostu od Wolfa dowiadywać, co tam się dzieje. Cieszysz się? Tak, bardzo. Prowadzić dzisiaj i mnie, i widzów w temat. Dobrze, a więc tak odnosząc się do twoich słów a propos rozbudowania na miarę Władcy Pierścieni na Star Wars, tak. To jest tak, że no, wyszły tam właśnie 6 filmów od Warner Bros. No chodzi o trylogię Jacksonowe, tak? Tak. Tak, okej. I to jest całe uniwersum na ten moment, nic więcej nie ma. W teorii jest od Amazona, ale ogólnie tego nie uznajemy. Okej, nie jest to jakby kanoniczne. Tak. Nie, to nie jest kanoniczne. Okej. To jest plugawe dziecię. Dobra, okej. Dobra, więc wiemy podstawę i co teraz? No i jeżeli chodzi o rozbudowanie, to jako że szedł nowy, jak zapewne wiesz, prezes do Warner Bros. No, się. Są o tym informacje, znaczy no była na to informacja, że zmienił się prezes i on wywraca Warner Bros. Do góry nogami, jakby rozbudowa właśnie Władcy Pierścieni, znaczy Uniwersum Tolkiena, rozbudowa Harry'ego Pottera i tam jeszcze no i DC przy okazji. No ogólnie tego jest pełno po prostu, nie? No właśnie, jego polityka polega na tym, by odgrzać na nowo stare franczyzy, o. Wiem, że trudne słowo dla ciebie, spokojnie. No weź, chory jestem. Więc zarząd Warner Bros. Kupił prawa do większości dzieł Tolkiena. Niestety nie mogłem znaleźć informacji, do jakich dzieł mają prawa i mają w planach nowo rozwinąć to uniwersum. To jest też spowodowane tym plugawym dziełem Amazona i to raczej na pewno już pogrąży kompletnie to karłatwo. Dobra, bo ogólnie, dobra, nie znalazłeś informacji na temat, jakie tam dzieła sobie zakupili, ale ogólnie, jakbyś tak mógł powiedzieć, jakie dzieła w ogóle istnieją? O Boże, to jest tak. Silmarillion, Niedokończone opowieści, Władca Pierścieni, Hobbit. To te 4 są najgrubsze, najbardziej obszerne. Czekaj, Władca Pierścieni, Hobbit, jeszcze raz możesz powiedzieć tą trzecią? Silmarillion i Niedokończone opowieści. A, nie... Aha, dobra, okej. Myślałem, że powiedziałeś, że ona jest Niedokończoną opowieścią, ale dobra, okej. Nie, nie. To są i właśnie Silmarillion opowiada głównie o tym, co się działo w drugiej erze. Druga era to jest ta tuż, to jest, czekaj, tam gdzie Hobbit? Nie. Nie, to jest trzecia era. Warner Bros. Robił filmy w trzeciej erze, a Amazon w teorii zrobił w drugiej erze, ale to z drugą erą nie ma nic wspólnego. Dobra. No tutaj okej, kanoniczność w ogóle ten... Szczerze mógłbyś o tym odcinek zrobić, nie? Jak tam... No, chciałem. Że jak Pieścień Władcy w ogóle mają się do tam, wiesz, do Władcy Pieścieni Hobbita. Może. Ale zobaczymy. Okej. No dobra. Czyli mamy, mamy tą... Jeszcze raz, nie pamiętam tytułu. Silmarillion, tak? Silmarillion. Silmarillion. Tak, to jest nazwa 2 drzew światła, które zastępowały Słońce w drugiej erze. Okej. I co? I... Myślisz, że to mogłoby być to? Ekranizacja tej książki? Nie, a z tego co wiem, to mają do tego prawa, ale nie. Oni będą robić filmy, produkty, a przynajmniej na początku, a propos początku trzeciej ery. A na początku trzeciej ery działa się ta wielka wojna, która jest pokazana w pierwszych ujęciach filmu Władcy Pierścieni. Chyba drugiej części tej wielkiej bitwy, kojarzysz. Dobra, tam ta wielka bitwa ludzie, elfy kontra Sauron w wersji jeszcze chodzącej. No, chodzącej, tak. Chodzącej, dobra, No tam początkowy segment tego Władcy Pieśni, to jeszcze pamiętam. No. Ale czy w ogóle ta bitwa jest, w sensie, czy jest jakiś materiał źródłowy, żeby ją rozbudować, czy po prostu sobie coś wymyślą? Nie, no. I właśnie, i teraz, tak jak Amazon miał gotowy materiał, wystarczyło go przenieść, pomimo, że nie mieli praw No to z tego właśnie co mi wiadomo, to Warner Bros. Ma prawa do większości tych dzieł i może bez problemu wszystko łapać. I jak słyszałem wypowiedzi ludzi, którzy będą się tym zajmować, to zapewniają, że będą się w pełni odnosić do tego, co napisał Tolkien, no bo w końcu oni mają to zekranizować, a nie po prostu, no. Zekranizować, a nie stworzyć coś własnego. Tak, jak Amazon. Tylko jeszcze tego nie wiadomo, bo Amazon też tak mówił, że się nie zekranizować, tylko że oni to zaadaptują, czy jakoś tak. I wyszło kompletnie na odwrót. Tylko że różnica jest taka, że Amazon napisał do Petera Jacksona, czy chce wziąć udział w tym. Przy produkcji Pierścieni Władzy, tak? Tak. No i on pierwszy co? Że chce najpierw zobaczyć scenariusz. Nie odpisali mu już. A no to nie się. A Warner Bros. Od razu, już zanim w ogóle zaczęło to być ogłaszane tak prężej, to już się z nim kontaktował. Okej, czyli Peter Jackson będzie brał przy tym udział i dobrze, no jakby... Nie wiadomo, czy będzie brać przy tym udział, ale ma przy tym, ma od razu wiedzę, ma... Jakby to jest taki guru filmów Władcy Pierścieni. No tak, no jakby to jest w pewnym sensie trochę jego uniwersum, nie? No. Skoro uniwersum jest... podstawą uniwersum po prostu są te 6 filmów, które stworzył, no to jest jakby, można powiedzieć w pewnym sensie jego, no. Nie tak w 100%, nie tak dosłownie, ale jest. No właśnie, no i... No miłe, że tak się zwrócili do niego. I tym się właśnie różnią od Amazona te zapewnienia Warner Bros. Zwłaszcza, że no Warner Bros. Jest inną marką niż Amazon, to trzeba przyznać, nie? No tak, jednak Warner jest solidnym studiem filmowym. No. Czyli ogólnie to będzie taki, powiedzmy, prequel Władcy Pierścieni w sumie, można powiedzieć, tak? Tak już tak. Okay. Jeżeli nie zmienią oczywiście zdania, nie? Bo to może tak być. Na początku u Amazona też mówili, że to będzie, nie wiem, może serial. A propos przeszłości Aragorna, były różne plany, zwłaszcza, że akurat do tego mieli prawa. No, te słynne zamieszania z prawami. My coś tam sadnie wiemy na ten temat, jeżeli chodzi o Marvela i to, że w sumie... nie tylko. Jakby duża część postaci marvelowskich jest w różnych studiach. A to też jest materiał na osobny odcinek. Okej, o czym cię jeszcze tu miał zapytać? Dobra, bo dostaliśmy w tą bitwę, no w filmie tam już końcówkę tej całej bitwy, nie? Tak. Tak dalej. Ale czy w książce jest więcej? No raczej, znając szczegółowość Tolkiena, to nie będzie tylko bitwa, tylko no, od razu cała otoczka tego, od początku do końca. Okej, dobra. Źle słowa. Chodziło mi o wojnę, a powiedziałem bitwę, sorry. Tylko po prostu mi chodzi skąd, czy to jest tylko wzięte z początku Władcy Pierścieni? Czy gdzieś jeszcze to jest? Władca Pierścieni miał dodatek taki swój. I z tego co mi wiadomo, to właśnie tam jest. Ale ja nie mogę się w 100% wypowiadać, ponieważ no niestety, ale jeszcze nie czytałem Władcy Pierścieni. Okej, dobra. Ale grunt, że po prostu gdzieś tam w jakimś dziele jest ta bitwa opisana, albo choćby no wojna, już nie bitwa. Gdzieś to jest w jakimś dziele opisane po prostu. Tak, z tego co mi wiadomo, to w dodatku. Dobra, bo po prostu mi chodziło o to, czy faktycznie powiedziałeś materiał źródłowy, nie wiedziałem jaki i chodziło mi, czy oni nie wezmą, wiesz, że wezmą kawałek tutaj sobie z Władcy Pierścieni, nie? Tyle ile tam jest, a jeszcze se sami dopiszą. To też nie byłoby dobrym pomysłem. Nie, oni właśnie nie będą tak w pełni sam pisać. Okej. Dość, że mają gotowe dzieło, no to jakby po co jakby, nie? 50% roboty jest już zrobione. Ponad. Jeżeli chodzi o scenariusz, nie? Bo teraz trzeba jeszcze przerobić scenariusz, znaczy to, co jest napisane w książce, trzeba przerobić na scenariusz i potem jakoś to ładnie, no musi ktoś to nakręcić. Treść jest najważniejsza. Nie? Tak. Dobra, czyli czekaj, czyli tak podsumowując już to, co ten... Najprawdopodobniej będzie to ta wojna, której ostatnia bitwa była pokazana we Władcy Pierścieni, czyli to będzie taki prequel do Władcy Pierścieni. Nie uciekamy się tam daleko w przeszłość, tylko zostajemy gdzieś tam, to co znamy w tym okresie. Jest materiał źródłowy, z którego mogą to wziąć i Peter Jackson może przy tym pracować. Czyli nie pominąłem niczego? Nie. Okej. I czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Czy to jest wszystko, co na ten moment wiemy? Wiemy jeszcze, że Warner Bros. Wzięło współpracę z 2 bodajże studiami. A propos tego, jedno to robi gry. Nie jestem pewien, czy z drugim właśnie robił filmy, ale z jednym z nich właśnie robił filmy Władcy Pierścieni. No to wiesz, tam rzeczy te animacyjne i tak dalej, nie? No. I tyle wiem. I teraz znowu z nimi nawiązał współpracę. Okej. I to jest wszystko, co wiemy na ten moment. Tak. Okej. Dobra, no to cóż, no to trzeba czekać po prostu na dalsze informacje. No niestety, ale już niedługo, tak myślę. Tak. To się szybko leci czas. No i cóż, no by wyszło dobrze, nie? Zawsze fajnie, jeżeli wyjdzie dobrze. Dokładnie. Dobra. No jak nie, to skończę jak gówno od Amazona. Mów proszę cię, zrób odcinek o tym, jak bardzo jest to złe i tak dalej. Taką wiesz, po prostu wiesz, lincz taki nienawiści. No coś takiego wiesz, taki wiesz, no jak my żeśmy z Adim chwali Ant-Mana przez 40 minut, tak ty przez powiedzmy 20, nie chwal tego właśnie Pieśni Władzy, nie chwal. Co ty na to? Zrobisz taki odcinek? Zobaczymy. Okay. Ja mam jeszcze w planach, w teorii zrobić odcinek jakiś. Dobra. Jak to wyjdzie, to nie. Zmotywujcie jakoś Wolfa w komentarzach, żeby zrobił już jakiś swój samodzielny odcinek, bo ogólnie na samodzielny odcinek Wolfa czekam, a jeżeli był to ten, to całkiem spoko. No dobra, to chyba możemy zakończyć w takim razie. Tak. Także Wolf, dziękuję ci, że tutaj przekazałeś i mnie i widzom wiedzę. Ja się czegoś dowiedziałem, mam nadzieję, że widzowie też się dowiedzieli, więc jeżeli się dowiedzieliście czegoś fajnego, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie do Wolfa jakiś komentarz, czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Po prostu podyskutujmy standardowo w komentarzach. Także cóż, dziękuję ci bardzo, Wolf. Dziękuję. Dziękuję. No i standardowo, tak jest, widzimy się standardowo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.